Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Pan Czesław. Tak. Witamy panie Czesławie, zapraszamy do pana prezesa. Dzień dobry, Marcin Stekłosa. Prosimy. Dzień dobry, witam. Witamy na pokładzie. Witam, cześć. Siadajcie, zapraszamy. Tak, jedynie już tyle lody masz od dziecka. To tak jak ja, to 30 lat nie. Co? Jak my ostatnio wracali z meczu z Ruchu i byliśmy, musieliśmy zaparkować tam koło kościoła, więc tam tata powoli se szedł, nie? I idą kibice, tacy młodzi, nie? I pytają się ojca. Ile macie lat? Nie, to tam mówi 83, a oni mówią tak, to ZUS to was musi nie cierpieć. ZUS nie cierpi, ale jutro. Było od razu takie szybkie wręczenie, żeby nie było najstarszemu naszemu kibicowi. Dziękuję bardzo. Żeby wszyscy szli tą drogą. Do pierwszej, a potem do ekstraklasy. Najpierw do pierwszej, a potem do ekstraklasy. Najdłużej na trybunie. Na... Tata kiedyś dawno temu chodził na tą przeciwną trybunę, nie? I no tam kiedyś jakiś były, wychodził, jeszcze ja z nim nie, na wszystkie mecze chodziłem, no i wychodził tam jak kibice wylecieli, no bo ojciec już miał swoje lata, nie tyle co teraz, ale jednak. No ja mu wybiłem z głowy tam o trybunę, mówię, chodź, chodzimy na główną, kultura, deszczyk, a pada, poza tym nie umiał jak ustać. Pamiętam jak się założyli, a pana jeszcze nie było, jak założyli furtki te automatyczne z tamtej strony, nie? Z Wisłą my grali. Już było 1-0, Ruch prowadził, a my jeszcze nie weszli. A my, ja przyszedł na przykład 20 minut przed meczem. I od tego czasu chodziliśmy godzinę wcześniej. Postęp był, gdzie byśmy mieli nowy stadion, nie? Ja będziemy mieli. No może pan coś powie w tym temacie nowego stadionu. O, ja. A należałby się, cholera jasna. Nie, bo to martwi, bo przecież te jednak większość tych klubów w Polsce ma te nowe stadiony. Kurde, to i to takie po prostu jakby na wsi, nie? No ale sprawdzaliśmy to, jeśli chodzi o frekwencję, to jesteśmy na pierwszym miejscu wśród klubów, które nie mają nowoczesnych stadionów, nie? A na 10, jeśli chodzi o w ogóle całą Polskę, także no jest dla kogo budować. To może się dziać szybko, dzieje się szybko, a to jest wyjątkowy egzemplarz, bo z podpisami o. Ooo, bardzo fajnie. Ruchol, a to jest który? To jest druga część. Tutaj się zrobiłem. Ja, pan dosiadał. Pięknie. Pięknie, nie? No. Jaka wizyta najstarszego? No super, super. No, oby takich właśnie było jak najwięcej tutaj. Tych właśnie, żeby taki był też sektor seniora, też by było coś fajnego. Także chcemy kiedyś takie coś też zrobić, ale no wiadomo, najważniejsze, żeby krok po kroku to działać. Fajnie, że taka nowa tradycja się tutaj znowu gdzieś tam rodzi i oprócz właśnie naszych legend też już też można wyhaczać tych naszych najstarszych kibiców, którzy mają najwięcej karnetów chyba w historii, także tu nic tylko przyklasnąć.